Witam serdecznie, znajdujemy się w Strzałkowie na nowo otwartym parku Street Workout. W dzisiejszym dniu zostanie zaprezentowane kilka ewolucji i ćwiczeń, które można wykonać na tego typu parkach. Paweł zrobił 15-minutową rozgrzewkę, żeby przygotować mięśnie do ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenie, które zaprezentujemy, jest to plank, czyli potocznie zwana deska. W tym ćwiczeniu zaangażowane są głównie mięśnie głębokie, które później będą brały udział w kolejnych ćwiczeniach. Deskę możemy wykonywać minutę, dwie minuty, w zależności od wytrzymałości i wytrenowania danego zawodnika. Kolejne ćwiczenie, które zaprezentujemy, jest to tradycyjne podciąganie na drążku. Istnieją trzy najbardziej popularne formy, czyli szeroki chwyt, teraz Paweł przeszedł do wąskiego chwytu, gdzie zaangażowane są głównie mięśnie grzbietu oraz ramiona oraz podciąganie pod chwytem. Zaangażowane są głównie tutaj mięśnie dwugłowe ramienia, czyli bicepsy oraz mięśnie grzbietu. Najbardziej zaangażowane mięśnie w tym ćwiczeniu to mięśnie trójgłowy ramienia. Z tego ćwiczenia możemy z łatwością przejść do kolejnego, czyli pompki na poręczach i nogi na podwyższeniu. W tym ćwiczeniu najbardziej zaangażowane mięśnie to mięśnie naramienne, czyli tak zwane barki oraz klatka piersiowa. Widać, Paweł robi przeskoki. Takie ćwiczenie można spotykać również na torach przeszkód typu Runmageddon. Kolejne ćwiczenie, jakie wykonuje Paweł, są to przysiady bułgarskie przy użyciu drabinki. Główne mięśnia zaangażowane w tym ćwiczeniu to mięsień czworogłowy uda oraz mięsień pośladkowy wielki. Możemy użyć do pomocy również butelki z wodą, aby złapać większą równowagę i jednocześnie zwiększyć obciążenie przy tym ćwiczeniu. Ćwiczenie, które angażuje najmocniej mięśnie barków, dokładnie tylni jego akton. To ćwiczenie możemy sobie utrudnić, przesuwając delikatnie stopy do przodu, wtedy jest o wiele trudniej nam się przyciągnąć na prostych ramionach. Ćwiczenie gimnastyczne, które angażuje głównie mięśnie głębokie i jest to najtrudniejsze ćwiczenie do wykonania w tym parku Street Workout. Zobaczcie, Paweł z poziomki przeszedł do stania na rękach. Jest to bardzo trudna ewolucja, ponieważ zaangażowane są głównie mięśnie głębokie, trzeba utrzymać równowagę i stabilizację. I z powrotem powrót do poziomki. Możemy również utrzymywać tutaj napięcie mięśni głębokich oraz mięśni brzucha. Następnie przechodzimy do przysiadów na jednej nodze. Jest to ćwiczenie spotykane na salkach CrossFit. Główne mięśnie zaangażowane w tym ćwiczeniu to mięsień czworogłowy uda, mięsień dwugłowy uda oraz pośladkowy wielki. Kolejne ćwiczenie są to pompki na podwyższeniu. Nogi, jak widać, są na poręczach. Paweł wykonuje pompki szerokim chwytem. Istnieje kilka wariantów. Możemy wykonywać również pompki wąskim chwytem. Wtedy angażujemy bardziej mięśnie trójgłowy ramienia oraz środek klatki piersiowej. Najbardziej lubiane ćwiczenie przez dzieciaków oraz młodzież na tego typu placach. Ćwiczenie będzie zakończone podciąganiem na drążku, czyli zakończone tak zwanym muscle up. Paweł, kończąc to ćwiczenie, podciągnie się do góry, właśnie do takiej pozycji. Kolejne ćwiczenie to przejście chwytem młotkowym po poręczach. Do tego można jeszcze użyć podciągania na chwytem, tak jak właśnie Paweł prezentuje. Zarówno w jedną stronę,
i następnie, jeśli komuś starczy sił, możemy wrócić z powrotem do punktu wyjściowego. Przedstawiliśmy Wam kilka ćwiczeń, które można wykonywać w street workout strzałkowo. Moi drodzy, możecie wykonywać również inne ewolucje na tym parku. Możecie zabrać ze sobą również taśmy TRX, taśmy gumowe, które pomagają Wam w podciąganiu na drążku i przy wykonywaniu trudniejszych ćwiczeń. Zapraszam wszystkich serdecznie do korzystania z parku Street Workout strzałkowo. Tomasz Kuchowicz.